Czy chciałbyś wziąć udział w Move Federation w kolejnych edycjach? Tak, bardzo bym chciał. Ja bardzo dobrze gram w piłkę. Znaczy, na jakiej pozycji? Na jakiej pozycji? Myślę, napastnik, pomocnik mógłbym grać. Ja bardzo dobrze kiedyś grałem w piłkę. A, dobra, nawet ci pokażę. No. Przypomniało mi się. Mama do mnie pisała dzisiaj, tylko jej jeszcze nie odpisałem. Przepraszam, mamo. Dzisiaj, wczoraj. Wysłała mi zdjęcia. Czekaj, znajdę. Tak, jak byłem w klubach piłkarskich. Znaczy, to jestem ja, nie poznasz mnie pewnie. No faktycznie, ale to może pokażmy widzom. Jak jestem w tych. Oj, bo mi pisze jakieś głupoty, ale trudno. Nie wiem, czy widać na kamerze? Jak byłem w klubach piłkarskich za mało lata i grałem bardzo dobrze, tylko chodzi o to, żebym bardzo, nie jestem niski, mam 1,68 m, ale ja już za małolatka byłem bardzo wysoki, bardzo szybko urosłem. Przykładowo ci pokażę, co cię bardzo zdziwi. No. Ja jestem rocznik 2003, prawda? No, mówiłeś. I powiedz, ile lat miałem w 2014? Jezu, jakie zagadki. 11 lat miałem w 2014. I patrz, no. I to jest, nie pokażę tego, nie, bo tego nie zacenzurujecie. Ale to mi nie możesz pokazać. Okej, pokażę to inaczej, wstawię na Instastory zacenzurowane już teraz, wstawiałem tych dzieci dookoła, żeby nie pokazać ich twarzy. Mhm. Patrz, jak ja wyglądałem wśród dzieci, ja miałem 11 lat i te dzieci też miały 11 lat. Jak ja wyglądałem. Ten no, największy. Faktycznie, faktycznie. Jak ja byłem wyrośnięty. Najbardziej się wyróżniasz tutaj, no. Ja miałem 11 lat, a mi zaczęły rosnąć włosy na klacie już w wieku 11 lat. Już miałem mieć trądzik, włosy na klacie, więc ja bardzo szybko dorastałem i mi te stawy wszystko już puszczały po prostu i nie mogę grać przez to w piłkę. Ale jeżeli to jest piłeczka z Move Federation, widziałem. Ja rozmawiałem chyba z panią jakąś organizatorką albo menadżerką. Nie wiem, czy to była after party, więc wydaje mi się, że nie wiem, czy w 100% mówiła to świadomie, co rozmawialiśmy, ale że o, ja chcę cię zobaczyć na drugiej edycji Move Federation, także jeżeli byłaby taka możliwość, to byłoby fajnie. Miałem być w teamie goli przez chwilę, ale już nie było jakby miejsca. Amadeusz zadzwonił do goli, powiedział, że Nathan ten, jest, możemy wziąć go do teamu, fajnie gra w piłkę, już jakby było wszystko zajęte i nie było takiej okazji, ale może dostałem zaproszenie od mu przecież na... Kolejną na tą edycję. Galę, czy jak to się nazywa, no tak. Na wydarzenie, także może się uda, jak nie teraz, to kiedyś mam nadzieję, bo fajnie się ogląda tą piłkę. To nawet nie chodzi o kasę, mógłbym tam za grosze wyjść po prostu, więc bo po prostu fajne, dla panu bym mógł tam dojść, za grosze po prostu mógłbym wyjść, jak mówiłem. A śledzisz teraz Mistrzostwa Świata? Tak, śledzę, nie na bieżąco, ale parę meczy oglądam. Teraz w trakcie, jak jechałem, widziałem, jak Korea grała z Ganą chyba, Gahaną, nie wiem, jak to się... Gana, no. Ganą grali. To było 2-0 dla Gany. Ja mówię, o, ale ich popykali. Patrzę, chyba 2 minuty już 2-2. Ja mówię, co jest? Cała piłka. No właśnie. I fajnie się to... Kurczę, aż tak bardzo nie jestem zjarany piłką, bo trzeba by było grać tą piłkę, żeby się tym aż tak interesować. A miałem też inne zajęcia, inne sporty, dlatego troszeczkę spadło mi to zainteresowanie piłką nożną, ale dalej jakbym się pewnie inaczej. Jak zgrałem w FIFA rok temu, to się z automatu zainteresowałem bardziej piłką i meczami. Jak przestałem grać w FIFA, to już mi trochę to zainteresowanie znikło. Okej. Nathan, ocena twoja. Jaki wynik osiągnie Polska z Argentyną w środę? Bo to jest mecz nasz trzeci. 1-0 dla Polski. Oby tak było, oby tak 1-0 było. 1-0 dla Polski. Żebyśmy wyszli dalej. I strzela Krzysztof Piątek. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem, ale tak będzie. Naprawdę. Dobra. W ogóle, ja jestem, mam jakieś ostatnio szczęście, jeżeli chodzi o... Typowanie? O bukmacherkę, o hazard. O hazard? W sensie, można nazwać hazardem obstawianie na ruletce rzeczy? Dobra, inaczej. Tak. Mam szczęście, jeżeli chodzi o kasyno i bukmacherkę. Mhm. Bardzo mam szczęście, bo wygrałem w kasynie 150 tysięcy złotych. Na pokerze i na ruletce. Wygrałem i na chyba dla Mariego jakieś lekcje brałeś. Właśnie nie, to jest najlepsze. Raz z nim byłem jak na pierwszych spotkaniach właśnie na pokerze, ale nie, wygrałem tyle pieniędzy na pokerze. Ja w ogóle mam szczęście właśnie w takich rzeczach. Nigdy nie miałem. Na pokerze, na ruletce, na blackjacku wygrałem 150 zł, a zacząłem z 1000 zł ogólnie. Od razu wyszedłem, mój gość powiedział, że jesteś nagrzany, wyjdź, a ja chciałem już po 10 tysięcy rzucać na ruletkę. Mówię, dobra, wychodzę. Wygrałem. Ostatnio otworzyłem, nie gram w CS, otworzyłem skrzynkę w CS i trafiłem kosę za 10 tysięcy złotych, co sobie wypłaciłem też w pieniążkach, plus z takim ziomkiem
ziomkiem. Taki jakby pakiecik wykupiłem u takiego gościa. Mówię, a pierwsza spróbuję sobie, to kolega polecił na buchmacherkę. I kurde, wszystkie, powoli prawie wszystkie typy trafiłem tak samo. Więc to jest akurat fajne. No to masz szczęście. No tylko nie gram za duże stawki, bo nie chcę się w to wciągnąć, bo to jest jednak wciągające. Ale na razie, kurde, fajnie mi wszystko wychodzi, także zobaczycie 1-0 Polska. Trzeba uważać. Nie obstawiajcie, bo potem mi jakieś osoby pisały, ty kurwo, obstawiłem na ciebie, że wygrasz walkę, 10 zł, oddawaj 10 zł złodzieju. Także jak chcecie, obstawiajcie, to jest wasza opinia, nie nalegam. Obyśmy wygrali, zobaczymy ile, miejmy nadzieję, że to jak mówisz, dobra.